Heja ludzie i ludziska, z tej strony Recek, a to jest drugi odcinek naszej przygody z grą Liza. I ostatnio poznaliśmy Brada, jego przyjaciół oraz dziecko, które to właśnie Brad odnalazł. Jednakże, które zostało porwane, albo samo uciekło. I teraz Brad próbuje się dowiedzieć, co się tak naprawdę stało. Chwila, jak tu się... Aha, tak tu się skakało, dobra, już musiałem sobie na szybko przypomnieć sterowanie. Więc możemy już sobie spokojnie kontynuować naszą przygodę właśnie z tą grą. I póki co wszędzie widzimy tylko martwe ciała. Wszędzie tutaj powystrzelane strzały. Porozbijane samochody. No. Ogólnie nie wygląda to najlepiej. O. I mamy zużyty hełm. I oni też są martwi najwyraźniej. Uż! Szlak by to! Otrzymałeś poważne obrażenia. Ja pieprzę. Czas jest wspaniałym nauczycielem. Niestety zabija wszystkich swoich uczniów. Aha, czyżby jakaś walka była znowu? Ej, dobra, to nie wygląda najlepiej. Jakiś punk? Czy inny jakiś taki przedstawiciel jakiejś, nie wiem, jakiegoś plemienia, jakiejś organizacji? Na jelonku jeszcze, żeby jechał? O skurwysyn! Nasze ścieżki znowu się spotykają. Czy pamiętasz ostatni raz, kiedy się spotkaliśmy? Ja pamiętam. Moje serce się raduje, kiedy namyślę o tym. Tak jak twoja głowa w suszarce? Serio? O co chodziło tutaj z tym? Normalnie byłeś martwy i poszatkowany w takiej chwili. Ale... Lubię cię, brat. Zabawmy się. Dam ci wybór. Życie twojego kubla w żółtej koszulce. Albo... Wszystko, co posiadasz. Wybierz mądrze. Co nam dasz? O kurde. No i patrzcie, mamy pierwszy dylemat. Albo Terry, albo wszystko, co posiadamy. Wiecie co? Ja, jeśli mam być szczery, to tak. Z jednej strony, no, chciałbym go zachować przy życiu, ale z drugiej strony, on mi się tak naprawdę kompletnie nie przydaje. Bo on tak, jego umiejętności są takie marne strasznie. On sam sobie praktycznie nic nie robi. I nie wiem szczerze, czy on mi się przyda, czy będzie tylko jedną wielką kulą u nogi. Nie wiem, ja bym osobiście go poświęcił. Żeby tylko właśnie brat przeżył. Ho, 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 ho! Wiedziałem, że cię polubił brat. Zabierzcie tego gościa w żółtej koszulce. Musimy się śpieszyć. Słyszałem opowieść, że kobieta jest na wolności. Tracę zmysły z tego całego podniecenia. Spadamy! Terhin został zabrany. Aha, dobra, czyli po prostu mi go zabrali. Tak po prostu. Aj, czyżby tutaj właśnie ten wypadek miał miejsce? No, zdecydowanie. No jest tutaj właśnie ślad krwi. No i moi drodzy, zostaliśmy sami w tym momencie. Bez wsparcia Terego. Kompletnie zdani tylko i wyłącznie na siebie. I zaczyna się tym razem, i zaczyna się taki fajny soundtrack i... Oż ty! A chciałem się zatrzymać tak na moment, spojrzeć się co nieco na tego trupa, a tu się okazało, że to była pułapka. No patrzcie, w ogóle w jakim jestem? Aha, dobra, mam 500 HP niecałe, czyli nie ma tragedii. A zobaczmy, co jest tam na górze, w międzyczasie. Czy może tam jakieś znaczki będą, coś interesującego? Cokolwiek, co by mnie zainteresowało właśnie? Nie no, z tego co widzę, to chyba niespecjalnie tam doskoczę, chociaż... Zawsze warto spróbować. Jedyne co dostałem to 10 damage'a. Super, zawsze marzyłem o otrzymaniu 10 punktów obrażeń na siebie. O przyjęciu ich na siebie. Okej, okay. A co my tutaj mamy? Wygląda to, że burza gdzieś tam się dzieje w okolicy. Wyglądasz na zmęczonego. Czy jesteś głodny? Jeśli masz pustą butelkę, możesz dostać ode mnie trochę zupy. Także, jeśli musisz odpocząć, możesz użyć mojego namiotu.
No dobra, z zupy chętnie skorzystam, ale spać w jego namiocie tak chyba trochę niespecjalnie, szczerze mówiąc, moi drodzy, bo wiecie, no, na świecie zostali sami faceci, no, a on jako, a wiecie, co to oznacza, jak facet, no, długo nie widzi kobiety i musi zaspokoić swoje potrzeby, no to wtedy no, mogą się dziać różne inne dziwne cuda, więc to raczej nie jest najlepszy pomysł, żebym spał akurat w jego namiocie, kompletnie odsłonięty i narażony na wszelakie niebezpieczeństwa związane z nim. Także dziękuję za propozycję, ale chyba jednak odpuszczę sobie. Chyba, że będę naprawdę... Wow! Co do diabła? Czy też jasna cholera? Okej. Okay. Świat może być ocalony, znajdźcie ją. A i tu widzę jeszcze jakaś podpowiedź. Statusy. O kurde! Niezłe zdjęcie, co? Znaczy niezły rysunek. O kurde, tutaj mam wszystkie statusy praktycznie wypisane. Ej, to czekajcie, to ja chyba sobie zrobię aż screena z tego wszystkiego. O właśnie. I będę miał w razie czego ściągawkę, jakbym potrzebował. Okej, przestraszony. Powstrzymujecie. Taki ostrożny zwiększa trochę ofensywne. Ofensywę. Znaczy jaką ofensywę? Defensywę. Dziwny. Redukuje obronę i atak. Ogłuszenie. Tak trochę ci jakby ten... No ogłusza cię po prostu. Płacz. Pogarsza twoją wizję, czyli pewnie mniejsza celność ataków. Gniew. Zwiększa szansę na krytyka. Wkurzenie. Sprawia, że wchodzisz w tryb berserkera. Wow. Czyli pewnie zadajmy większy damage i w ogóle wszystko jest większe. Jakieś takie zwiększe statystyki, taka furia i w ogóle. Okej, okay, pijany. Jesteś wtedy silny, ale wolny i głupi. O Jezu, jeszcze jest efekt cuts! Naprawdę! Zmniejsza wszystko. Smród. Sprawia, że ludzie cię unikają. O kurde. Mam jeszcze taki status cool, czyli że czujemy się takim zarąbistym i takim pewnym siebie. Regeneruje HP. Nieźle. Depresja. Sprawia, że życie jest do dupy. Naoliwiony. Sprawia, że jesteś podpalony. Okej, dobra. Withdrawal, czyli pewnie takie ten, czyli takie, że jesteśmy na głodzie. Wszystko cię boli. Joyed, czyli po wzięciu tego całego joya sprawia, że wszystko jest lepsze. O kurde. Okej, w każdym razie mamy tutaj ptasiora, więc ja sobie chętnie zapiszę grę. No szkurde. No patrzcie, że mamy wypisane wszelakie statusy. Jest pełny dziur. Wow, czyli pewnie jest martwy, jak mnie mam. Dobra, zobaczę co tu jest na górze. Co jest tutaj takiego interesującego. O, jakieś... A, kury tutaj wydają te dziwne dźwięki. A zobaczmy, co jest w tej chatce, co to jest. Co tu się znajduje. Jakiś jegomość z kurzym łbem. Wyjdź. Zabierz swoje zboczone dupsko gdziekolwiek. Nie chcę w tym brać udziału. O Jezu, jeszcze ten dźwięk, który wydaje. Ła. 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 I tak będzie całe życie, tak dakał ciągle, razem z tymi kurkami. Już tak dużo mieszka z tymi kurczakami, że się pewnie przyzwyczaił i się utożsamia z nimi. Ła! Dobra, on nie chce tutaj ze mną rozmawiać, więc sobie kulturalnie wyjdziemy, moi drodzy. I zejdziemy sobie chociaż tutaj. O, tam jest butelka. Ale czy opłaca się zbierać tyle damage'a? Nie no, zobaczmy, ile to będzie. Ha! Dziesiątka to, nie ma problemu. Dla butelki warto, jednak mimo wszystko. I zobaczmy chociażby, co w tym tunelu się znajduje. Co tutaj mamy? O, dzieciaczki mamy. Jakiegoś nauczyciela? Tobi, nie baw się zapałkami. Jak ty to nazywasz? Czy to jest dla ciebie jakaś forma sportu? Daj mi to. O, cholera. Czy jak? Ja przecież jestem tylko człowiekiem. To, że mam szramę na ryju, to jeszcze o niczym nie świadczy, że jestem jakimś złym. Czego chcesz? I tutaj pytanie, czy powiedzieć, że szukamy dziecka, czy nic? Może jak ten, może tak on coś będzie wiedział na temat naszej córci? Córci Brada? To jest mój sierociniec. Wszystkie te dzieci zostały porzucone. Zajmuję się nimi, ponieważ nikt się nimi nie zajmie. Dlaczego byś... O, Tommy! A, zobacz co narobiłeś! To jest w porządku. Wszystko spokojnie, spokojnie, zaraz to zgasimy. Hej, mógłbyś mi podać to wiadreko wody?
No okej. Okay. Mamy tutaj wiaderko wody. No to ja je podajmy zatem i... What the fuck? What the fuck? Ty idioto! Nie to wiaderko! To było moje wiaderko z benzyną! Tamto wiaderko! Kto trzyma z wiaderko z wodą tak wysoko? No powiedzcie mi! Dobra! Zwieź tam to wiaderko z wodą! Szybko! No dobra! Już! Pędzę! Szybko! Dobra, pyk! Na górę! Tempo, tempo, tempo! Te dzieciaki się zaraz tam spalą! Jezus Maria! Dobra, masz wiaderko i ja już... Nie, niech stracę! Niech stracę jeszcze raz! O! O, jasna dupa! Jasna dupa! No to mamy chyba... coś więcej niż przypał! Spóźniłeś się. To jest druga najtragiczniejsza rzecz, jaka zdarzyła się w moim życiu. Co kuźwa? Druga najtragiczniejsza rzecz. Nie. Szczerze to aż strach pomyśleć, jaka była pierwsza rzecz najtragiczniejsza jego w życiu. Aż strach pomyśleć, co to mogło być. Nie, idę się, nie idę się zabić ani nic. Ja pierwsze, nie. Druga najtragiczniejsza rzecz w moim życiu. Bez kitu. Nie, tak się nie robi po prostu. Tak się po prostu nie robi. Dobra, coś masz do powiedzenia? Widzisz te czerwone czaszki? Co znaczy, że armia Rando tutaj była. Co jest do dupy. Gdyż jedyna benzyna w ciągu, w obrębie kilku mil jest tam. Jak ja do diabła mam zrobić jakieś bomby? Znaczy się w ogniste bomby, koktajle Mołotowa albo coś w tym stylu. O, a ten znowu jest martwy. Okej, okay, tutaj mamy znak znajdź ją. A tutaj? Co ty powiesz? Przejdź dwa kroki na lewo, proszę. What? Możesz, kurde! Okej, okay, no to mamy walkę. Dobra, mamy jakieś skille? Okej, mamy WWS albo DDA. Dobra, z atak zaskoczenia. No to spróbujmy sobie, że ten DDA, bo to może wywołać ci ten ogłuszenie. Okej, no to jedziemy. Execute. On atakuje i tak, DDA. Atak zaskoczenia. I co nam to zrobi? A, uniknął tego ataku. Nie, no niestety. Mamy problem. Jedziemy dalej, spróbujemy. DDA. Dawaj, dawaj, dawaj i... Zadał damage? O oh fuck! O oh my god! Item szybko! Mr. Jerky, Domestic Jerky, a dobra, może najpierw Mystery Jerky! Dobra, zjedz to i... O oh fuck! Dobrze, że grę zapisałem. No to mamy mały problem, gdyż... No cóż! Pierwsza śmierć tutaj, w tej grze. Dobra, ale przynajmniej dzieciaków nie spaliliśmy, także idziemy tutaj i spróbujmy jeszcze raz. Dobra, Armstrong style. Trochę miałem pecha i... O! Oh. Trochę miałem pecha przy wykonywaniu tego wszystkiego, ale... A! Nie otrzymał żadnych obrażeń znowu. Dobra, jeszcze raz. Co teraz? Aha, znowu to samo zrobił, także na szczęście mi to nie zadaje damage'a. I... No fuck, no! Znowu unika? A nie tak, bo ja mam przecież płacz nałożony na siebie, więc... Mam zmniejszoną celność. Także tu jest niestety problem. O! Przynajmniej kryt wszedł. Ach, fuck. Ten płacz będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo dużym problemem. O Jezu. On cały czas mi sypie piach w oczy, no. I to jest problem, naprawdę. I znowu pudło, zaraz mi się mana skończy. A właściwie punkty umiejętności, żeby być dokładniejszym. Dobra, jeszcze raz, spróbujemy. Może się tym razem uda? No, 71. My intention is in disarray. Aha, moja intensywność jest w rozsypce. No i co? I udało się go pokonać. I level up! Pięknie. 900 punktów, 4 magazyny. Dietetyczna Coca-Cola. Dobra, to skoro tak się to ma, no to ja sobie zapiszę grę w tym momencie. No i tak, już wiem więcej, co nas czeka właśnie w tamtych tunelach. Znaczy nie w tamtych tunelach, tylko wiem, co czeka w tym miejscu, gdzie... Ej, właśnie, ja butelkę muszę zebrać, bo o tym nie pomyślałem już kompletnie. Dobra. No to zbierzmy tę butelkę jeszcze raz. Przyjmijmy na siebie trochę damage'a. Chwila. 413, okej, dobra. Mogę tam spokojnie spać. Zresztą, no 10 obrażeń, tylko to tam. Co mi szkodzi? Dobra, no to myk. Pyk, proszę bardzo. No i co? I zacznijmy może od pierwszego tunelu. Tego tutaj.
Zobaczmy, co ma do zaoferowania takiego ten tunel. O, tam coś widzę interesującego, coś, co by mi się bardzo przydało. Aczkolwiek, czy mogę się tam... Mogę się tu do tej dostać. No patrzcie, znalazłeś sekretne znalezisko. 10 magazynów. Uuu, no, 10 magazynów to jest, nie powiem, ale fajne znalezisko. Dobra, a tam jak się przedostanę? Aha, tam chyba jakoś inaczej muszę się przedostać. Więc póki co... Mogę jedyne co tutaj się dostać. I więcej plakatów z poszukiwaniami tej dziewczyny. Tej zaginionej córci brada. A kurde. Coś się stary wpakował. Masakra. A zobaczmy tutaj najpierw, co tu się znajduje. Okej, okay, tutaj. O, ktoś sobie siedzi. I tutaj jakaś hacjenda jest. Być może jego hacjenda. Ale czy to jest prawda? Nie wiem. Może się dowiemy kiedyś, może później. Okej, okay, dobra, a zobaczmy w międzyczasie. Aha, nic tutaj nie możemy przeszukać, ani w ogóle. Wiecie co, ja bym w ogóle zrobił coś takiego. Mianowicie wszedł w przedmioty i dał coś Bradowi, żeby coś zjadł. O kurde. Ej, mam przecież tą zupę. I mamy 6 butelek pustych. Ej, to może powinienem się wrócić po te wszystkie zupy, które tam gość oferuje? Chyba powinienem to zrobić. Dobra, to wiecie co, to zrobimy tak. Zjem butelkę zupy. Znaczy się, samą zupę zjem. Bez butelki. Masz pustą butelkę. Okej, okay, elegancko. A ten jegomość, co tak obserwuje tutaj? Cóż on może oferować? Okej, okay, dobra, zobaczmy. Co tutaj takiego jest ciekawego? Kropka, kropka, kropka. No, spogląda sobie w oddale. Oddal. I, oj, coś się Bradowi dzieje ewidentnie. Chyba musi wziąć Joya. A to będzie mu bardzo potrzebne. O, witaj. Nazywam się Nern. Cześć, Nern. Co tam? Dlaczego spoglądasz? Zastanawiam się nad najwspanialszą... Historian? Zastanawiam się nad najlepszą historią naszych czasów. Zebrałem potężną wiedzę o Lew i co się... i o tym, co się dokładnie stało. O, czyż... co to jest? O co chodzi z Olaf? Czyżby jakaś, nie wiem, czyżby jakiś motyw związany właśnie z tym, co się stało? Dlaczego wszystkie kobiety wyginęły? Wiele opowieści. Chciałbyś ich posłuchać? No, spoko. Chciałbym, żebyś był bardziej entuzjastyczny. Jest, tak, bardzo chciałbym przesłuchać twoich opowieści. Tak, może po prostu o tym. Nern, uracz mnie po prostu swoimi opowieściami. Po prostu jestem głodny wiedzy na ich temat. No dobra, pasuje ci teraz? No dobra, opowiem ci tak czy inaczej. Zobaczmy. O tak. Wszystko zaczęło się kiedy... Od momentu, który lubię nazywać błyskiem. Siedziałem razem z moją żoną. Świeć panie nad jej duszą. Sącząc słodką herbatę z cytryną. Herbata z cytryną i słodka? No dobra, może sobie tam dosypał cukru albo coś. Ej, kurde. Sam właśnie nabrałem ochotę na herbatę z cytryną. Chyba sobie zrobię po nagraniu. Okej. Okay. Wierzę, żeby to była herbata domowej roboty mojej żony. Świeć panie nad jej duszą. O, czekaj. Może ona kupiła ją ze sklepu w butelce? Nesty? Nie no, jak Nesty to raczej by nie była ciepła. Wiesz, jak w plastikowej butelce. Cóż, poczekaj. To mogłoby być niedorzeczne, żeby kupować ci... Czy to mogłoby być niedorzeczne, żeby kupować butelkę słodkiej cytrynowej herbaty, a potem przenieść ją do szklanej? Dlaczego wy nie wypicie po prostu z butelki? Zastanawiam się, może dlaczego po... Zastanawiam się... Nie, inaczej muszę to przetłumaczyć, kurde! Moje tłumaczenie tak bardzo. Wiem mniej więcej, o co chodzi w tym zdaniu, ale tak trochę mam problem z tym przełożyć, żeby to na zdania. Zgaduję, że może dlatego wrzuciła lód do szklanki. Robienie domowej herbaty mogło być znacznie bardziej czasochłonne niż wcześniej. Co za parszywa zdzira. W każdym razie zachowam tę historię na później. Więc piję sobie moją słodką cytrynową herbatę. Ze szklanki oczywiście. Ho ho. Kiedy nagle Wielkie coś tajemniczego wypełniło moje ciało. Coś było nie tak. Żyłem wiele lat, a ja nigdy nie czułem czegoś takiego wcześniej.
Wiesz, co to było? Tak. To było moje skrzywiące chest. To było moje bujane krzesło. O mój Boże! Nie zdał sobie sprawy z tego, że siedział na bujanym krześle. To drewniane coś i się stało skrzypie. Przestało się bujać. Więc spojrzałem w dół i zdałem sobie sprawę, że mała skała wpadła pod moje krzesło. Krzesło? O, a tu jest z kolei gra słów. A rock under my rocking chair. Czyli to tak w wolnym tłumaczeniu to jest, że kamień pod moim bujającym się krzesłem. Widzicie, no czasami nie opłaca się po prostu tłumaczyć żartów angielskich na polski, bo po prostu one tracą sens. Czyli po prostu zostawmy tą wersję oryginalną. A rock under my rocking chair. Cóż za dzień. Zdecydowałem, że pora iść do łóżka. To było zbyt wiele ekscytacji jak na jeden dzień. Ho ho! Przebrałem się w moją piżamę, umyłem moje zęby i zmówiłem mu pacierz. Zmówił modlitwę. Skakując do łóżka, zauważyłem moją żonę. Świeć panie nad jej duszą. Czeszącą swoje włosy w łazience. Wraz z przejściem przez korytarz, moje ciało zostało wypełnione różnymi emocjami. Dlaczego nie mogę żenić się z atrakcyjną kobietą? Nie ma tak zdania o kobiecie! Nie ma tak zdania o kobiecie, którą się kocha. No naprawdę, świetnie, nerd! Czy to ja? Moje konto bankowe? Jestem wysokim kolesiem. Ćwiczę 40 minut na tydzień. Czy to nie wystarczy? Teraz mój sąsiad w tym czasie... Thor Fortnite był bardzo niski. Jego żona, Karen Fortnite Plateburger. Ta. Jedna z tych kobiet. Cóż, była znacznie atrakcyjniejsza od mojej żony. Dobra, nerd, ta powieść będzie jeszcze długa? Bo tak się składa, że chyba już ją trzeba po 5 minut czytam. Ona miała takie 6 minus, podczas gdy moja żona miała, to była takie 4 plus. Rozumiem, że w skali szkolnej, a nie, że w skali 1 do 10, bo jeśli to było, bo jeśli ona była tak na 6 minus, no to troszkę tak, no, tak średnio bym powiedział. O co tutaj chodziło? Myślałem, że kobiety lubią wysokich mężczyzn. Dlaczego Karen była z nim? ... W każdym razie... Moja żona, świeć panie nad jej duszą, weszła do łóżka koło mnie. Zdecydowała, że zdecydowała się na zostawienie tej oświetlonej książki, strony łóżka, żeby mogła przeczytać książkę. Nie, naprawdę, moje tłumaczenia są bardzo. Zresztą ja to wszystko tłumaczę w locie, na żywo! Mógłbym tłumaczyć to wszystko teoretycznie napisami, ale z drugiej strony, jeśli mam być szczery, to... Nie wiem, czy mi się chciało jeszcze pracować nad tym wszystkim. To była jeszcze dodatkowa praca i w ogóle wszystko. Gdybym był jedną z jej książek romantycznych... Daj mi chwilę. Jeśli nie czujesz się dostatecznie dokładnie... Nie tylko ja musiałem... Jeśli nie wiesz dokładnie, o co chodzi, to... Nie tylko ja musiałem rywalizować z Tomem. Teraz musiałem jeszcze rywalizować z tymi... Z tymi fikcyjnymi romansidłami. Hanks to chyba jest jakieś slangowe określenie z tego, co się orientuje, więc raczej się go nie zdecyduje przetłumaczyć tak wprost. Ajajajaj! Okej, okay. W tym momencie powstrzymać swoje żądze intymności. Przewróciłem się na bok i próbowałem zasnąć. Jej strona łóżka jest tylko...
lekką niedogodnością. Byłem w stanie odpłynąć. Kropka, kropka, kropka. Odpłynąć, czyli tam właściwie to, że ten, żeby odpłynąć do krainy snów, zasnąć. Potem obudziłem się naprzeciwko wielkiego błysku światła. To o to chodziło. I tyle? Jezu! Jezu, męczysz mnie. Później z tobą porozmawiam. Okej. Okay. No to Nerd nam opowiedział swoją historię o żonie i... What? Mogę ci przy okazji opowiedzieć... Zanim odejdziesz, mogę ci jeszcze opowiedzieć i... Coś, co sprawi, że nie będziesz chciał odejść. Jeśli chcesz usłyszeć kolejną historię, opowiem ci. O Jezu! Kolejna historia pewnego słonecznego dnia... Nie, chyba nocy tam było. Gdzieś w lipcu? To był lipiec? Mój lokalny sklep spożywczy sprzedawał naprawdę dobre jajka w lipcu. Nie wiem dlaczego. Może kurczaki nie piedziają w cieple? Może fajerwerki? Nie wiem. Nie chcę schodzić z tematu. Rzecz w tym, że te jajka tamtego lata były niesamowite. W każdym razie moja żona i ja, świeć panie nad jej duszą, poszliśmy na grilla tamtej nocy. Byliśmy zaproszeni do domu Dale'a Spoonera. Właśnie na jego ogród. Connie Spooner nie chciała ludzi w swoim domu. Myślę, że jest po prostu z spinającą się dziwką. Spoko, Nern! Nie ma tak określenia na kobiety. Więc na tym grillu widziałem nic innego poza... Tak, zgadza się. Tomem Fortnite'em. Ale wcześniej tego dnia moja żona, świeć panie nad jej duszą, zrobiła ziemniaczaną sałatkę na tego grilla. Osobiście nienawidzę ziemniaczanych sałatek. Wolę ich tuczoną odmianę. Ho, ho! Więc usiadłem przy telewizorze, unikając jej do grilla. Do momentu grilla. Kiedy udaliśmy się na tą imprezę, upewniłem się, żeby trzymać dystans od tej ziemniaczanej dziwki. Od tej żony ziemniaczanej dziwki. Jezus Maria, no Nern, please! Nie określaj tak swojej zmarłej żony. Świeć panie nad jej duszą! Oj, to chyba było jedno z tych małżeństw, gdzie z jednej strony by się chcieli pozabijać, ale z drugiej strony jedno bez drugiego by nie mogło żyć. Dobra, świeć panie nad jej duszą. Ja po prostu nie chciałem o tym myśleć. Wolałem się zintegrować z kimś, kto wolałby... Nie. Wolałem się spotkać z kimś, kto wolałby przyjść pod tej ziemniaczaną sałatkę. W każdym razie Tom i jego ponadprzeciętna żona byli tam też. I zauważ to. Przynieśli owocową sałatkę z bitą śmietaną. A niech szlak tych Fortnite'ców. W każdym razie powiedziałem o mojej żonie. W każdym razie powiedziałem mojej żonie, świeć panie nad duszą, kilka słów o bitej śmietanie. Przeciwko ziemniaczanej sałatce. Sukinsy. Naprawdę niezła wiązanka. Dobra, mogę już iść? Dzięki, Nern. Już, idziemy. Wygląda to, że to była raczej taka ciekawostka, jeśli chodzi o takie opowiastki. No i co? Orly! Witaj ponownie! Nie, ja już to przeklikuję! Ja już to przeklikuję po prostu! Albo nie, dobra. Wy sobie pauzujcie, a ja po prostu będę przeklikiwał to. Tu. No dobra, tu. Nie, ja już trzeciej historii nie będę czytał. Nie będę czytał już tej trzeciej historii, to za długo zajmuje. Wy sobie jak chcecie to przeczytajcie, możecie sobie ewentualnie przetłumaczyć. Kurde, nie! Nern, please! Oszczędź mnie! Chciałbym posłuchać jeszcze historiek, ale... Okej. Okay. Big Old Melons. Aha, co było coś o melonach. O cyckach? Nie wiem.
No, dawaj, kurde! Ile jeszcze on to będzie ciągnął? Halo! No, dawaj! No! Aha! Nerd Guando, dołączy do swojego zespołu. Dołączy do twojego gangu. Ożeż, kurde! No, ciekawe! Za to, że wysłuchaliśmy trzech historii Nerna, on do nas dołączył. No, nieźle. I co, pewnie będzie opowiadał jakieś fajne historyki. O, jak miło. O, Jesse. Dobra, nie wiem, kim jest Jesse i nie zamierzam w to wnikać. W każdym razie, no cóż, wygląda to, że Nern do nas dołączył. No i w sumie nawet się cieszę z tego powodu, gdyż będzie zawsze jakiś partner do tego, do walki. I nie będziemy osamotnieni w tych całych bojach. Także, no, elegancko, moi drodzy. Wszystko się prezentuje coraz lepiej. O, i mamy bar. Dobra, chodźmy się czegoś napić, Nern. Wow. Co to za dziwne dźwięki? Okej, okay. Wygląda na to, że mamy tylko Brada i Nerna póki co w naszym składzie. I może tu chyba jakoś zarządzasz naszym gangiem i... Dobra, kim ty jesteś, luchadorze? Jo! Co się dzieje, stary? Masz dla mnie trochę magazynów? Pójdę razem z wami, ich bracie. Rage Ironhead. Energetyczny, były zawodowy wrestler, znany ze swoich dewastujących ciosów w głowę. El Rage zawsze wchodzi do bitwy pierwszy i health, a jego zdrowie jako drugie. Ma wysoką prędkość i atak, ale ma słabą defensywę. No dobra. Siła, jakaś siła ataku mi się zawsze przyda. No i to ja rozumiem. Okej, okay, ten dźwięk ataku. El Rage do nas dołącza. Nice. A ty kim jesteś? Mam małe zainteresowanie w skandalicznych magazynach. Znaczy się, chyba on nie ma jakiegoś zainteresowania. Szukam po prostu jakiegoś dobrego drinka i miłych wspomnień. To wszystko, co ten świat dla mnie jest do zaoferowania. Dobra, to może kupię mu drina. Nie mam wystarczającej ilości magazynów na drina. Okej, okay. A mam 16. Super. No to poszukajmy może jakichś magazynów. Może się gdzieś znajdą jakoweś takieś, które to nam ułatwią zrekrutowanie właśnie tego kolesia. Okej, dobra, co my tutaj mamy? O Jezu! Spora ta lokacja, bez kitu. Dobra, no to obszukajmy wszystko po kolei. Najpierw tutaj do tego domku zajrzyjmy. I co my tutaj mamy? Aha, świeczu nie mamy. I nic specjalnego, mamy tylko to. Nic, nic. Oh! Dzwonienie ojca. Zajmij się tym. Aj. Wspomnienia Brada. Związane z ojcem. Dobra, bierzemy. I co, musimy gdzieś iść? O! To była tylko taka krótka wizja. Dobra, rozumiem. No, patrzcie no. Jak to wszystko się ułożyło. Nie no. Nic specjalnego tutaj właściwie nie wyszło. Dobra, i tutaj widzę, że... O! Tu jakiś sekretos. Znalazłeś skórzane poncho. Ej, to chwila, to ja tu mogę założyć na Brada? Ekwipunek. Nie, ekwipunek Brad. Dobra, mamy takie podarte poncho. I mamy poncho, które nam zwiększy defensywę o 1, specjalną defensywę o 2 i zwinność o 1. Dobra, zawsze coś. A jak zoptymalizuję tutaj... Aha, nic. Jeszcze w akcesorium tam dodatkowo zauważyłem, że tam było coś takiego jak mały kwiat, martwy kwiatek. O kurde, czyżby wspomnienie po córce? O, patrzcie, kurde, no. Brat, no naprawdę... Nie no, naprawdę tu widać, że brat był przywiązany do swojej córki. Co prawda nie takiej rodzonej, ale mimo wszystko no nadal jest ta więź, jest ta relacja, ojciec-córka. Kurde, no. I teraz ta pogoń właśnie za zaginioną córką. Okej, okay, a kim ty jesteś? Ludzie myślą, że dziewczyna została w pewnym sensie zesłana przez Boga. Nie sądzę. Sami chcą was zetrzeć wszystkich na proch. Dobra, fajnie. A co ty masz? Posłuchaj, stary. Mamy zestaw magazynów. Mam dla ciebie zestaw magazynów. Potrzebuję tylko butelkę alkoholu. Zrobiłbym sam, ale jestem spłukany.
O kurde, przykra sprawa. No dobra. No to zobaczymy, co ja mogę dla siebie zrobić w takim układzie. Okej, okay. A wy kim jesteście? Spadaj! A. Nie przejmuj się iglem. Jest trochę z niego fiut. Trochę z niego fiut, no. Świetne okresie dla przyjaciela. Auć. Super, spadłem jeszcze. Okej, okay. A co to tam masz? Witaj, staruszku. Jesteś zainteresowany moim wspaniałym produktem? Jest naprawdę warty twojego czasu. Dać mu 15 magazynów? No mam niby 16. Cudownie. Zaufanie dla frajerów. Instrukcja. Okej. Okay. No to super, to się pozbawiłem właśnie magazynów. W taki piękny sposób. Dobra, to, mam to jakoś w itemach? Podręcznik zaufania. Zaufanie dla frajerów. Jesteś idiotą! Jak mnie zrobił? Nie wierzę po prostu. Jak mnie zrobił na 15 magazynów? Szczerze, jestem szczęśliwszy teraz, kiedy świat się skończył. Pomaga mi myśl, że nie ma tu już mojej żony i dzieci. Spoko, super. Dobra, weźmy trochę zupy. Tak, 5 sztuk. 3, 4 i... Aha, to już jest puste. Spoko, super. Już opustoszyliśmy mu cały kociołek z zupą. Dobra, no to zeskakujemy tu na dół i... Opatrzcie, 3 butelki. Najsik, najsik, bierzemy wszystkie. Auć! No i co, gdzie mnie to doprowadziło? Aha, tutaj mnie to doprowadziło. Dobra, no to zeskoczmy i co się... Co to diabła koleś? To bolało! Spadłem na niego po prostu, no świetnie. Cóż za szarża, cóż za rozpęd, to było wspaniałe. Weź to. Masz butelkę perfumy. O! Dzięki stary, naprawdę, doceniam. Miło z twojej strony. A chwila. Bo tu trzeba to zrobić w taki sposób, bo jeszcze chcę do tamtego sklepu zajrzeć. Zaufanie dla frajerów, naprawdę. Nie, to w tym momencie chyba wygrało. Chociaż nie, opowieści Nerda też były naprawdę spoko. Spróbuj coś kupić ode mnie. Założę się, że nie odważysz się. Okej. Okay. Aha, tutaj mamy takie akcesoria, spoko. Mogę coś sprzedać? Okej, okay, puste butelki, których mam sztuk 9. Zardzewiały nóż. A, to poncho mogę sprzedać. Za jeden magazyn. Zużyty hełm. Aha, dobra, to mam już 2 magazyny. Okej. Okay. Zardzewiały nóż. Za... 16! Okej, okay, dobra. Czy zardzewiały nóż mi się gdzieś przyda? Nie, chyba... Chyba mi się niespecjalnie przyda. A z itemów coś mogę sprzedać? Butelka zupy, joy, pusta butelka, perfuma, domestic jerky. Może jedną pustą butelkę sprzedam? Za... Dobra, 2 magazyny, bo tamten w barze potrzebował 20 magazynów. Także mam już idealną ilość dla niego. Mam już równo 20 magazynów, co mnie naprawdę niezmiernie mocno cieszy. Także się wracamy. W ogóle strasznie chillowy soundtrack tutaj jest. Dobra, no to chodźmy do niego. I zobaczmy. Chociaż w sumie... Ten moment, jak Nern opowiadał te swoje opowieści, no to też było w sumie całkiem spoko. Okej, okay, mam małe zainteresowanie w magazynach, po prostu szukam jakiegoś drinka. Dobra, kupmy mu drinka. Kupiliśmy Olanowi drinka. Fantastycznie. Więc jaka jest twoja opowieść, Łysolu? Znaczy, łysy facecie. Chociaż Łysol też pasuje. Szukam kogoś. Wygląda to, że mnóstwo ludzi tak to robi ostatnio. Ktokolwiek. Szczególny? Powinienem iść. Poczekaj. Nie chcę się wtrącać w twoje sprawy, ale... Masz... Ale będziesz mógł mieć coś innego do zrobienia, jeśli będziesz myślał, żeby zrobić to na własną rękę. Wojna się zbliża. Będziesz potrzebował sojuszników. Poza tym, wiszę ci drinka. Okej. Okay. Generally reserved man. Aha. Zradzi sobie z łukiem. Tak samo jak radzi sobie z alkoholami. Świetnie. Brzmi dla mnie spoko. Idę razem z tobą. Olan Hoyt dołączył do ciebie. Nice! Olan do nas dołączył. I to jeszcze Hoyt.
Dobra, w każdym razie, moi drodzy, udajmy się jeszcze w tamtą stronę, właśnie w tą, z którą teraz zmierzam. I zobaczmy, co tam jest jeszcze dalej, bo z tego co widziałem, to chyba jakieś przejście dodatkowe było. A w ogóle, stary, masz dla mnie jeszcze jakąś zupę albo coś? Byłoby miło. A, jest puste. Przykra sprawa. No niestety. Auć! 10 HP. Ktoś w ogóle ten... ucierpiał mocno? Okej, mamy Brada na czwartym poziomie i Nerna, Rage'a i Olana na drugim. Dobra, to tutaj mamy save'a. Spoko. A. Chwila. Bo tam ktoś ewidentnie stoi. I czy ja chcę z nim tutaj wchodzić w konflikt, czy też nie specjalnie, moi drodzy? Nie, chyba nie. To, co na razie chcę zrobić, to chyba zapisać grę. Dobra, no to sobie zapiszmy. I moi drodzy, to by było na tyle póki co, jeśli chodzi o ten odcinek. Także moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za uwagę. To była Liza. Ja jestem Recek, trzymajcie się. I czołem!